gość Radia Zachód. Radny Gorzowa Patryk Broszko jest gościem Radia Zachód. Radny Gorzowa, Polska 2050 i no, prawie poseł. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zgadza się. Radny miasta Gorzowa, dumny radny miasta Gorzowa. No to nie, no to, to już są emocje pańskie, to pan musi dodawać takie rzeczy. I niemalże poseł, słusznie pan zauważył. I niemalże James Bond, bo pan się reklamował jako 007, my name is Broszko, Patryk Broszko, prawda? I o ile ta kampania na bazie numeru 7 przebiła się do świadomości i gorzowian, ale także wokół Gorzowa, bo spotykając się z ludźmi na ulicach w trakcie kampanii wyborczej, niektórzy nawet nie dostając jeszcze ulotki wskazywali 007, tak, pokazując na mnie, to faktycznie była kreatywna kampania, zdała egzamin, natomiast numer 7 niestety okazał się już zbyt daleki dla tych, którzy byli przy urnie wyborczej, a niekoniecznie go wiedzieli, na kogo no konkretnie głosują. Ja to nawet znam takich posłów, którzy z 11 weszli. Zgadza się, natomiast jakby ja nie prowadziłem tego typu kampanii, którą prowadziła jedenastka, o której pan mówi. Nie jest to mój styl prowadzenia kampanii. Poza tym, wie pan, ja jako adwokat działam w oparciu i w granicach prawa, a nie ponad prawem. Czyli Łukasz Mejza działa ponad prawem, z tego wniosek? Z tego, co zauważyłem po rozwieszaniu właściwie swoich gadżetów wyborczych, że tak to nazwę, czyli banerów, billboardów, gdziekolwiek tylko się da, to mam takie wrażenie, że na większość z tych miejsc nie miał w ogóle zgód. To zostawmy to. Skupmy się na pana kampanii, bo pan zrobił bardzo dobry wynik. Tak pan to postrzega? 8485 głosów. No, trochę zabrakło do Stanisława Tomczyczyna, bo startował pan oczywiście z komitetu koalicyjnego, komitetu wyborczego Trzecia Droga PSL, Polska 2050 Szymona Hołowni. Trzecie miejsce zajął pan na liście. No, tam była pierwsza trójka i później długo, długo nic. Także ten wynik pana satysfakcjonuje? Tak mówią, że jest to dobry wynik. Natomiast dla mnie dobrym wynikiem było dostanie się do parlamentu. Nie udało się, dlatego nazwijmy ten sukces połowicznym, tak? Bo jakby bardziej doświadczone osoby, które nieustannie gratulują mi wyniku, doświadczone politycznie, twierdzą, że jest to bardzo dobry kapitał na najbliższą i dalszą przyszłość. Wczoraj w ogóle po godzinie 17? Nie, przed godziną 16 widziałem pana przyczepkę jeszcze z banerem jeżdżącą po mieście. Czy tam się jeszcze paliwo nie skończyło, czy o co chodzi? Nie, po prostu mamy ostatnie porządki, jeżeli chodzi o wszelkie, tak jak wcześniej nazwałem to, gadżety wyborcze. I właśnie przyczepka odjeżdżała do miejsca, z którego wyjeżdżała pierwotnie. Czyli to był przejazd techniczny po prostu. Dokładnie, do miejsca, z którego zabraliśmy tą przyczepkę. Czyli, bo wielu, jest kilku takich ciekawych kandydatów, do tej grupy bym pana zaliczył, przepraszam, że tak kategoryzuję, ale do tej grupy bym pana zaliczył takich ludzi świeżych w polityce, którzy właśnie tak jak pan teraz powiedział, że zebrałem tyle głosów, wiadomo, że trochę, że każde wybory są inne, no bo tu są inne okręgi i inaczej się buduje ten przekaz, te relacje z wyborcami, natomiast jak rozumiem, chce pan pójść za ciosem i do samorządu, w wyborach samorządowych, gdzieś tam w okolicach kwietnia wystartować, czyli walczyć o mandat radnego miejskiego czy radnego wojewódzkiego? Jaki pan ma plan? Zapewne będę chciał, żeby ten plan, o którym pan przed chwilą powiedział, zmaterializował się. Ja przede wszystkim czuję się samorządowcem. Od blisko 9 lat jestem w Radzie Miasta. Póki co daje mi to dużą satysfakcję i dużą frajdę, kiedy mogę pomagać mieszkańcom nie tylko mojego okręgu, czyli Zawalcia, Zakanala i części centrum, ale właściwie działać na rzecz całego Gorzowa. Dopóty mam z tego ogromną satysfakcję, dopóki będę starał się o mandat radnego. Ale to z jednej strony mówi pan, że czuje się pan samorządowcem, ale z drugiej strony no tam poczuł pan już trochę tę wiejską, czyli Sejm. Nie mogłem poczuć wiejski, natomiast poczułem klimat starania się o mandat posła. To może się zabrzmiało, poczuł pan wiejską, rzeczywiście. No, ale ulicę wiejską, Poczuł pan mandat, funkcję posła pan poczuł. O. Może nie tyle poczuł. No, ale blisko pan był. No, bardzo blisko byłem i myślę, że przy pewnych okolicznościach ten mandat zostałby w Gorzowie i mógłbym jak najbardziej skutecznie i profesjonalnie reprezentować Gorzów w Sejmie, bo dzisiaj niestety, ale decyzją mieszkańców lubuskiego, Gorzów ma tylko dwóch reprezentantów, z czego jeden będzie na pewno w opozycji. I skrytykuje pan za to mieszkańców Gorzowa, którzy zagłosowali, bo niektórzy się nie szczypią, nie gryzą się w język i mówią, że absolutnie gorzowianie zagłosowali wbrew sobie, znaczy wbrew swojemu interesowi. A tego nie możemy wiedzieć, bo tak na
dobrą sprawę, znaczy może wbrew swojemu interesowi, ale niekoniecznie wbrew sobie, bo... Nie, nie, ja się poprawiłem, tak. Wbrew swojemu interesowi. Natomiast, wie pan, no, ciągle nie mogę sobie odpowiedzieć na to jedno pytanie. Dlaczego Gorzowianie nie zagłosowali na swoich? Być może jest to niedostateczna polityka informacyjna ze strony kandydatów, tak? Choć... Pańskiej też. Choć jak patrzę na moją ulotkę, patrzę na to, jak często byłem wśród mieszkańców, to mam wrażenie, że ta informacja i internet przede wszystkim też, to mam wrażenie, że ta informacja powinna dotrzeć. Ale nie dotarła, więc może gdzieś tutaj został popełniony błąd. Mieszkańcy są zawiedzeni tym, jak dotychczas reprezentowali ich gorzowscy parlamentarzyści, postawili na Zielonogórski. No ale wie pan, no to... A być może nie wiedzieli niektórzy, na kogo dokładnie głosują. Ale obiektywnie patrząc, obiektywnie, zupełnie obiektywnie, no takich pieniędzy, jak w ostatnich latach, tylu różnych inwestycji, dużych czy małych. Ja nie mówię o tym, o mechanizmie, w jaki ten sposób trafiły do Gorzowa, ale fizycznie te dofinansowania tutaj trafiały. No, obwodnice, ulice, hala, no to wszystko się działo. No, to jak można na to narzekać? No, nie rozumiem. Jasne, tylko zwróćmy uwagę, że pomimo tych wszystkich nakładów finansowych, tych wszystkich inwestycji, które zostały dofinansowane ze szczebla centralnego, partia rządząca jeszcze... Zgadza się. Może i wygrała te wybory, ale w Lubuskiem przegrała z Kretesem. To jest perusowe zwycięstwo, tak? W Lubuskiem przegrała z Kretesem. Oczywiście. Więc to nie były czynniki, które decydowały, jeżeli chodzi o ludzi przy urnach wyborczych. Ale ja nie mówię o błędach popełnionych przez partię rządzącą, których tutaj było bardzo dużo od internetu, rozpoczynając po promowanie siebie. No już tam, to jest rozmowa z rozmowę z przedstawicielem akurat Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast nie mamy tyle czasu, żeby to wszystko na czynniki pierwsze rozbierać. Tylko chodzi o to, że prosta rzecz. No jeżeli pani marszałek z całym szacunkiem, Elżbieta Polak, nie robiąc tutaj wielkiej kampanii, zgarnia tak dużo głosów, bo przypomnijmy, że tych głosów było ponad 5000, no to były prezydent Gorzowa tutaj zebrał w sumie niecałe 2000, Tadeusz Jędrzejczyk. Także świadczy to o czym pana zdaniem? Chciałbym móc panu odpowiedzieć na to pytanie, ale po prostu nie wiem. Nie wiem, dlaczego mieszkańcy Gorzowa tak licznie oddali głosy na przedstawicieli Zielonej Góry, tym bardziej, że w drugą stronę to nie działa. No właśnie, bo to jest kwestia teraz, jak to pana zdaniem się przekuje, bo wszystko mówimy, że no tak się wydarzyło, ale jakie będą tego konsekwencje tak wymiernie? Czy musicie państwo zdawać sobie sprawę z tego, że to, że nas Zielona Góra dystansuje notorycznie, czy to, że większe środki wpływają do Zielonej Góry, jest przyczyną tego, że albo mamy arytmetykę nie po swojej stronie, jeżeli chodzi o przedstawicieli, czy to w sejmiku, czy na szczeblu parlamentarnym, albo chodzi o jakość wykonywaną, jakość tych nazwijmy to usług parlamentarnych, albo w sejmiku wojewódzkim wykonywanych przez radnych wojewódzkich, albo przez parlamentarzystów. I to niestety są dwie składowe, które powodują, że Gorzów jest notorycznie dystansowany przez Zieloną Górę. Dlatego warto, bo zaraz będziemy mieli kolejne wybory samorządowe, warto stawiać na swoich, bo swoi zadbają o interesy Gorzowa, o interesy powiatu gorzowskiego, tutaj naszego regionu. Niestety, ale nie mamy dobrych doświadczeń z przedstawicielami z południa, jeżeli chodzi o zabieganie interesy Gorzowa. I to jest główna przyczyna, dla której później jesteśmy przez Zieloną Górę dystansowani. No w wyborach samorządowych tylko na swoich można głosować, więc problemu raczej nie będzie. Chyba, że ktoś z Zielonej Góry przyjedzie i wystartuje. No tak, ale jeżeli będziemy mieli swoich kandydatów do sejmiku województwa lubuskiego, no to trzeba głosować na ludzi z Gorzowa, pomimo tego, że pewnie będą też z wokół Gorzowa. A pan się będzie szykował do sejmiku? Przyszłość przyniesie lada moment odpowiedź, natomiast na chwilę obecną nie koncentruję się na tym. A koncentruje się pan na tym, co się dzieje w Warszawie, jeżeli chodzi o te najbliższe, bardzo ważne tygodnie, dni, tygodnie dla kraju? Uważa pan, że ta koalicja, no bo tak wszystko na to wskazuje, że dotrzymując tych terminów, czyli 30 dni po terminie wyborów, później 14, jeszcze 14, to będą maksymalne terminy w kwestii formowania rządu? Pan, jakikolwiek termin by nie był ważny, żeby ten rząd się uformował i żeby pan prezydent nie czynił temu przeciwwskazań, ponieważ wolą Polaków dzisiaj było to, żeby opozycja, która się często nazywa demokratyczną, żeby sformowała rząd i żeby współrządziła. Znaczy, no i tak i nie, no bo to... No okej, okay. Ja na to patrzę z tej strony, tak, że jednak dostaliśmy mandat do tego, żeby dalej, zawiązać koalicję i rządzić. Na pewno nie będzie to prosta koalicja, bo jest duży wachlarz osób, które jest w tej koalicji, ale najważniejsze w drodze koalicji, żeby sobie wypracować konsensus, czyli to, co chcemy wspólnie zrealizować w najbliższych latach, a przede wszystkim
wszystkim naprawić to, co zostało popsute. A jak pan myśli, bo tutaj powiedział pan o wymiarze tym krajowym, to wiadomo, natomiast jestem ciekaw, bo tak, pan dalej oczywiście jest członkiem PL2050 Szymona Hołowni. Nic się nie zmieniło. Tak. Mhm. I teraz jak to wygląda lokalnie? Czy pan też lokalnie na przykład jest w kontakcie, rozmawiacie już na przykład z przedstawicielami Lewicy w Lubuskiem, Platformy, PSL-u? Coś tu się już dzieje, czy to nie? To byłoby przedwczesne. Najpierw musi się konstytuować to, co jest na szczeblu centralnym, czyli musi się zawiązać rząd. Jeżeli rząd będzie zawiązany, to wtedy będziemy na pewno musieli, będziemy skazani na siebie w pewnym sensie tutaj w regionie. Bo przypomnę chociażby, że zaraz będzie wyłoniona osoba na urząd wojewody lubuskiego i zapewne trzeba będzie tutaj w ramach tego urzędu wojewódzkiego współpracować. A pana zdaniem, kto powinien, znaczy którymi resortami powinien się zająć, czy chciałby się zająć, chciałaby się zająć Polska 2050? Musi to być na pewno taki resort, który pozwoli nam na to, żeby nie wypaść z przestrzeni medialnej w tej czterolatce, która teraz będzie. Czyli musi to być na pewno jeden z bardziej znaczących resortów. Tylko jeden? Co najmniej jeden. Czyli plany są takie, żeby, jak rozumiem, też pan jest gotowy do tego, żeby tutaj lokalnie trochę podziałać w sensie, bo mówię, no tak jak pan powiedział, wojewoda, wiadomo, ustalenia warszawskie, natomiast tutaj też będzie pan aktywny, myśli pan, w kontekście tego, co się wydarzy w Warszawie? Zapewne tak, chociażby przez wzgląd na to, że czekają nas wybory samorządowe, więc ta aktywność nie będzie ustawała, to tylko jadę na krótki urlop zaraz, naładować akumulatory, wracam i lada moment mamy święta, a po świętach już będziemy pewnie ruszać i po nowym roku z kampanią samorządową. Jeżeli będzie potrzeba działania w ramach struktur Urzędu Wojewódzkiego, to pewnie też będę wspomagał, natomiast ja mam, przypomnę, swój wolny zawód adwokacki, jestem przedsiębiorcą i pewnie dalej będę kontynuował to, co robiłem. To ja dziękuję bardzo za powyborczą rozmowę. Pan taki zdecydowany po tej kampanii, tak widzę, że pan już pozbierał się i w sensie takim, że się pozbierał, bo to wiadomo, zaraz po wyborach to człowiek jest taki jeszcze porozbijany pan, trochę. Jest ten moment takiego zawiedzenia, że można było, a niestety się nie udało, bo można było. Mhm. Ja wiem, gdzie leży przyczyna tego, dlaczego tego mandatu tutaj w Gorzowie nie ma, no, ale ja nie będę lizał ran przez rok, dwa czy trzy, bo nie mam na to czasu. Trzeba iść do przodu, tym bardziej, że tak jak pan słusznie zauważył, wynik nie jest mały. Wynik daje dużo możliwości dla Gorzowa i tutaj regionu na przyszłość. Czuję, że pan do sejmiku wystartuje, ale to zostawiamy oczywiście. Stawiam wielokropek, jeszcze się pewnie nieraz spotkamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Patryk Broszko, radny Gorzowa z Polski 2050. I dziękuję państwu. Kłaniamy się. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.